Dzień dobry, jestem Wojtek z Torunia. Chciałbym Wam przeczytać dzisiaj bajkę pana Pawła z takiej serii bajek Zasypianek. Bajka ma tytuł Wojtuś i jego przyjaciel Szczurek. Był wiosenny wieczór i mały Wojtuś położył się właśnie do łóżeczka. W wieczornej ciszy, daleko za oknem, słychać było odległe dźwięki przejeżdżającego pociągu. Chłopiec zasłuchał się uwielbiał te dźwięki. W ogóle bardzo lubił pociągi. Miał jeden nawet taki nieduży, plastikowy, kolorowy taki, którym bardzo lubił się bawić. Bardzo często też rysował pociągi, kolorował. A jak chodzili z mamą na spacer, to lubił bardzo przyglądać się im na torach, jak jeżdżą, jak są ciągnięte przez parowozy, przez ciuchcie, jak mkną po tych szynach. Bardzo to lubił. Teraz jednak nawet te dźwięki pociągu nie mogłyby go rozweselić. Tego dnia była niedziela i zwykle w taki dzień chodził do babci i dziadka na obiad, a dzisiaj tam nie był, a dziadka to już nigdy nie zobaczy, bo dziadek przecież nie żyje. Na myśl o tym zrobiło mu się tak smutno, tak bardzo smutno, że zaczął cichutko popłakiwać. Płakał cichutko, bo nie chciał, żeby w tym momencie mama do niego przyszła. Bo zawsze jak tak płakał, przychodziła, to go uciszała. To mówiła, żeby już nie płakał, żeby już przestał. No ale jak tu nie płakać? Bo poza tym to nie wszystko. Jest coś jeszcze. Jeszcze dodatkowo przenieśli się ostatnio do nowego mieszkania, do innego. A tamto stare Wojtuś bardzo, bardzo lubił. I miał tam własny pokój, a tutaj go nie ma. Tyle ostatnio stracił. Nagle chłopczykowi zdawało się, że słyszy cichy szept. Nie było bowiem, nie był pewien, co to mogło być. Rozejrzał się po ciemnym pokoju. W rogu pokoju zobaczył szczurka, który stał przy swoim domku i jakby chciał coś do niego powiedzieć. Ten szczurek to było ulubione zwierzątko Wojtusia, taki jego przyjaciel. Ale on przecież nie umiał mówić. W każdym razie nigdy go jeszcze mówiącego nie widział. Wojtuś jeszcze trochę przyglądał się zdziwiony temu swojemu przyjacielowi małemu, ale po chwili już był pewien. Jego szczurek chciał wyraźnie do niego coś powiedzieć. Podszedł cichutko i wziął go na ręce. Wrócił z nim do łóżeczka i usiedli, przykrywając się kołdrą. Dlaczego płaczesz? Usłyszał teraz wyraźnie. Płaczę, bo jest mi smutno, odpowiedział. A dlaczego ci smutno? Dopytał szczurek. Wojtuś westchnął głęboko, a potem zaczął mówić. Opowiedział o tym wszystkim, za czym tak dzisiaj tęsknił. O dziadku, o babci, o tym, jak wyjeżdżał do nich na wakacje, o tym, jak z dziadkiem robili zabawki z drewna, jak zabierał go dziadek na grzyby. Miał piękne wspomnienia związane ze swoim dziadkiem, o babci, jak
przygotowywała zawsze jego ulubione ciasto czekoladowe, gdy przyjeżdżał. Opowiadał o przeprowadzce. Opowiadał też o własnym pokoiku, który miał, którego teraz nie ma. I z tego powodu jest mu bardzo smutno. O tych wszystkich rzeczach opowiadał swojemu przyjacielowi. Rzeczach, które tak stracił i osobach, które stracił. Gdy tak mówił, to z jednej strony było mu bardzo smutno. Jak to wszystko sobie przypomniał, z drugiej jednak cieplej było mu na sercu, gdy widział, jak jego przyjaciel Szczurek tak bardzo uważnie go słucha i tak kiwa głową ze zrozumieniem. Kiedy skończył, Szczurek położył swoją małą łapkę na jego ręce, spojrzał mu w oczy i zaczął mówić. Ja już kiedyś spotkałem kogoś, kto tak wiele stracił i tak się smucił. Jeżeli chcesz, to ci to opowiem. Tak, chcę. Tak, bardzo chcę, opowiedział Wojtuś. To było wtedy, kiedy mieszkałem z rodzicami. W norce, na brzegu lasu. Nasza norka była tuż pod wysokim drzewem. Pewnego wieczora, gdy zaczynała się już zima, siedziałem sobie u podstawy tego drzewa. Nagle usłyszałem ciche zawodzenie i jakby taki cichy płacz, który dochodził gdzieś z góry. Byłem strasznie zaskoczony, gdyż zobaczyłem, że to właśnie to drzewo, to wysokie drzewo płakało. Dlaczego płaczesz? Zapytałem. Miałem na sobie tyle pięknych liści, odparło drzewo. Liście były tylko moje. Urosły tak pięknie. Były dla mnie jak dzieci. I teraz wszystkie już opadły i nie mam ani jednego. Usłyszałem. Płaczę za nimi i jest mi coraz bardziej zimno. Nie wiem, co to teraz będzie. To jest takie okropne. No jak? No jak to? Wojtuś przerwał zdziwiony. Przecież wszystkie drzewa tracą liście na zimę. Tak jak każdej jesieni. Ty to wiesz i ja też to wiem, odpowiedział Szczurek. Ale jak ktoś straci, co bardzo kocha, lub kogoś, kogo bardzo kocha, to bardzo rozpacza. Jest mu wtedy tak strasznie smutno, że kłopoty wydają się go przytłaczać i nie mieć końca. Szczurek wspominał dalej. Mój tata wtedy to usłyszał i wiesz, co powiedział? Powiedział coś, co mnie na początku bardzo zdziwiło. Powiedział do drzewa, że to dobrze, że ono płacze. Bo jak stracimy coś, co kochamy, to zawsze jesteśmy smutni i płaczemy.
Wszyscy tak robią. Niektórzy leżą w łóżeczku pod kołdrą i płaczą do poduszki. Inni chowają się tak, by ich nikt nie usłyszał i nie zobaczył. Jeszcze inni robią to tak głośno, że cały las ich usłyszy. Każdy przeżywa taką stratę po swojemu. I każde przeżywanie jest dobre. Smucą się więc wszyscy, bez wyjątku. Bo jak tak płaczemy, to w ten sposób żegnamy to, co i to, kogo kochaliśmy. A jak tak pożegnamy, to dopiero wtedy możemy dostrzec i powitać coś nowego. Coś, co nas czeka i coś, co do nas idzie. I tata dalej mówił do drzewa. Teraz zima i straciłeś wszystkie liście. Ale zima, nawet najdłuższa i najbardziej mroźna i mroczna, zawsze się kiedyś skończy. I jak się już będzie kończyła, to bądź gotowe, drzewo moje drogie. Wyczuj moment, kiedy już wyjdzie ciepłe słońce wiosny i wystaw wszystkie swoje konary, gałęzie i gałązki do tego słońca, a wtedy wypuścisz jeszcze wspaniałe liście i jeszcze piękniej zakwitniesz. To mój tata powiedział właśnie do drzewa. Przez chwilę obaj przyjaciele, Wojtuś i Szczurek, nic nie mówili. A Wojtuś zastanawiał się nad tym, co usłyszał. W końcu po chwili zapytał swojego przyjaciela Szczurka. A ty Szczurku, a ty co straciłeś? Szczurek zamilkł również na chwilę. Zamyślił się, tak jakby zbierał myśli, co by tu odpowiedzieć Wojtusiowi tak prosto od serca. I dopiero po chwili zaczął mówić. Opowiadałem ci, że mieszkałem w norce na brzegu lasu. Była tam ze mną cała moja rodzina. Rodzice, bracia i siostry. Miałem tam też swój własny pokoik. Jego ściany były niebieskie i ozdobione rysunkami żółtego serka. Uwielbiałem to miejsce i ten pokoik, tak jak uwielbiałem mój serek. Pewnego dnia, kiedy była taka piękna pogoda, poszedłem sobie na spacer w kierunku rzeczki. I wtedy to się stało. Gdy odszedłem już kawałek od norki, usłyszałem nagle głośny trzask i znalazłem się w ciemności. Piszczałem, pamiętam, drapałem, ale zupełnie nic nie mogłem zrobić. Nie wiedziałem, co się stało. Dopiero potem
Okazało się, że byłem w pułapce. Nie wiem nawet, ile czasu byłem w tych ciemnościach. Wiem, że to było bardzo długo. Byłem bardzo, bardzo przestraszony. Bałem się. Nie wiedziałem, co się dzieje. W pewnym momencie, nagle, tak niespodziewanie, zobaczyłem jasne światło. Ktoś duży chwycił mnie i przełożył do klatki. I tam znowu siedziałem przez kilka dni. Bardzo płakałem za moją rodziną. Płakałem za moją norką, pokoikiem, za przyjaciółmi. Byłem całkowicie sam, taki uwięziony. Nie mogłem wyjść z tej klatki. Ona była cała zamknięta. I ja bardzo się martwiłem też, bo moi rodzice i siostra na pewno nie wiedzieli, gdzie ja jestem. I wiem, że się też martwili. I wydawało mi się, że już nic dobrego mnie nigdy nie spotka. I pewnego dnia klatka nagle otworzyła się i ktoś do niej zajrzał. I zobaczyłem twarz chłopca, który się do mnie uśmiechnął. Chyba ty też go znasz. Dodał szczurek, uśmiechając się i przymykając jedno oko. Wojtuś najpierw nie zrozumiał. Chwila milczenia. Nagle, jakby go olśniło. Nagle uświadomił sobie, że to mógł być on. Po chwili uśmiechnął się i zapytał. To byłem ja? Szczurek, przyjaciel, pokiwał głową. Pamiętam, jak zobaczyłem cię pierwszy raz, powiedział Wojtuś. Wyglądałeś na bardzo, bardzo wystraszonego i smutnego. Jakbyś chciał schować się pod ziemię. Przez kilka dni siedziałeś tylko w rogu swojego domku i popiskiwałeś cichutko. Ty wtedy płakałeś. Szczurek znowu pokiwał głową. Westchnął głęboko i powiedział: teraz rozumiesz mnie. Płakałem za moją norką i moją rodziną. Tak jak tata wtedy powiedział. Tym płaczem się z tym wszystkim żegnałem. I pewnego dnia wyszedłem z domku i zobaczyłem, jak się do mnie uśmiechasz. Wtedy też się uśmiechnąłem, przywitałem się z tobą, a ty wziąłeś mnie na ręce. Lubię mój domek tutaj. Nie mam ścian z rysunkami żółtego sera, ale mam tyle innych wspaniałych rzeczy. I co najważniejsze, mam ciebie, mojego najlepszego przyjaciela. To wy teraz jesteście moją rodziną i jestem tutaj szczęśliwy. Wojtuś przytulił szczurka, a ten otarł się swoim pyszczkiem o jego policzek. Uśmiechnęli się do siebie, poczuli się lekko i radośnie. Chłopiec ziewnął,
przeciągnął się i było mu już lżej. To chyba czas już spać, powiedział szczurek wesoło. Wojtuś coś sobie jeszcze przypomniał. Wiesz, jest coś, co mnie zawsze ciekawiło, a nigdy nie mogłem cię zapytać. Czy ty, szczurku, jesteś biały w ciemne łatki, czy raczej ciemny w białe łatki? Słysząc to, szczurek zaczął się śmiać. Zdradzę ci sekret, powiedział. Tak naprawdę to ja jestem niebieski. Tylko mam bardzo dużo łatek, jasnych i ciemnych. Chwilę jeszcze razem śmieli się, po czym Wojtuś odniósł przyjaciela do jego domku, jeszcze raz przytulił i tak postawił. I tam postawił. Wreszcie położył się wygodnie w swoim łóżeczku. Tego dnia zasnął z szerokim uśmiechem na twarzy. Rano obudził się bardzo wcześnie. Wstał szybciutko i podbiegł do okna. Gdy wyjrzał, zobaczył przez okno poranne, wiosenne słońce oświetlające swoje podwórko. Niedaleko okna rosło drzewo. Zawsze je tam widywał. Jak to po zimie było jeszcze zupełnie bez liści, zmarznięte i pokryte porannym szronem. Ale Wojtuś tym razem wyraźnie widział, jak padają na nie ciepłe, wiosenne promienie słoneczne. A drzewo z całej siły wyciąga do nich konary i gałęzie. Pręży się i przeciąga. I czuje, że już niedługo wypuści mnóstwo wspaniałych, zielonych listków. Tak jak to usłyszał w opowieści swojego przyjaciela, jak to jego tata powiedział do drzewa, które płakało, że straciło liście. Chłopiec roześmiał się, zamachał do szczurka, który właśnie wychodził ze swojego domku i pobiegł w podskokach do kuchni do mamy. Chciał poprosić ją, żeby razem wyszli na podwórko i zobaczyli, jak wszystko budzi się do wiosny i do życia, jak wspaniały dzień czeka na nich dzisiaj. Dziękuję bardzo. Pozdrawiam serdecznie z Torunia i do usłyszenia, do zobaczenia następnym razem. Cześć.